Witam was w moim let's playu z gry Szymek Czarodziej 3D i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę po dłuższej przerwie. Słuchajcie, ja już za bardzo nie pamiętam, co to się stało. Jakiś naszyjnik mamy. Mamy słój i różdżkę. Okej, słuchajcie, z tego co pamiętam, bo spojrzałem akurat do solucji, przyznam się, to trzeba było udać się teraz do... nie do Kalipso, tylko... A jak, przepraszam, teraz stąd wyjść? A nawet nie wiem za bardzo. Nie do Kalipso, tylko do... pieskiego życia, potem dopiero do Kalipso, ale jak stąd wyjść? No? Dobre pytanie w sumie. To nie jest śmieszne. Jest to jakaś... Aha, tu jest lawa. Chyba, że tędy, ale jak? Tędy nie. Tędy? Jakim cudem? Okej, coś się stało z tą grą? Czy ja już za bardzo nie pamiętam, co tutaj trzeba zrobić? A, dobra, jest spoko. No chyba nie jest spoko. Aha, tu jest pom... O, ja... Dobra. Nie, nie ma tak fail już na samym początku, kurde, po... Jestem ślepy, przepraszam was, naprawdę. I sorry, że też się przycina, ale wiadomo, Windows 7, tak? Dobra, lecimy, słuchajcie. Gro, proszę cię. No nie. O, idziemy w dół. Nie wiem, jak długi dzisiejszy materiał będzie. Postaram się, żeby był taki w miarę przyzwoity. Mamy godzinę 21.09, mamy dzisiaj 6 sierpnia. Tak, długo, długo Szymka nie było, tak jak mówiłem, no po prostu... wiadomo, była przerwa. Poza tym, jakoś tak chciałem Tomb Raiderkę nagrać. Przepraszam, gardło. Ale zauważyłem, że się posypały komentarze ostatnio, kiedy Szymek. I stwierdziłem, że dobra, nagram. Wypadałoby o was zadbać. No, lato się zbliża ku końcowi niestety. Już jest 21, już się ciemno robi. Pamiętam, że niedawno o 22 dopiero się tak porządnie ściemniało, a teraz już się porządnie ściemniało. To jest... Nie wiem, czy do końca krzepiące, czy nie, bo w sumie ja lubię taki okres jesienno-zimowy. Ale... Dziwne. Słuchajcie, wiecie, co jest przerażające? Że za 2 miesiące będzie już rok, jak nagrywam Szymka. To jest dziwne, słuchajcie, bo nie czuję tego, że rok nagrywam tę serię. Bo ja w październiku zacząłem ją zeszłego roku nagrywać. Nie wiem. Przeżywacie już ze mną 10 miesięcy z tą grą i ciągle nie macie dosyć. To jest też dosyć dziwne, ale pozytywne. Słuchajcie, idziemy do pieskiego życia. Czemu ta brama się dopiero teraz zamknęła? Swoją drogą, jeżeli w trakcie let's playa zadzwoni Skype, to no przepraszam was, będziecie to słyszeli. A po prostu mam ważny, że tak powiem, telefon skype'owy i nie mogę wyłączać Skype'a. Więc jak to Skype, jak wiadomości dochodzą, to tylko jeżeli jest się zalogowanym. To jest dla mnie troszkę absurdalne. Ale już trudno. Nic na to nie poradzę. Swoją drogą. Nie mówiłem wam. Czy mówiłem na let's play? Nie wiem, jeżeli nie mówiłem, to już nie jestem wegetarianinem. Tak, wiem. Teraz będziecie się ze mnie śmiać. Aha, nie wytrwał. Nie, prawda jest taka, że nagle po prostu zachciało mi się jeść mięso. Z dnia na dzień. Jeżeli to już mówiłem, to przepraszam, ale mam wrażenie, że jeszcze się z wami nie podzieliłem tą informacją. No, co ja poradzę. No i słyszałem, że tutaj tego ducha podobno da się złapać. Nie wiem, czy to jest prawda. W jakiejś komodzie podobno. A...
do tej tutaj, a... Ninja miałby z tego większy pożytek niż ja. Ninja miałby z tego większy pożytek niż ja. No okej, okay, no to ja. O co chodzi, bo już teraz nie rozumiem. A, dobra. Jak teraz wchodzimy, to dopiero wtedy on się tam odzywa, z tego co pamiętam. Jakoś tak to było, nie? Ej, czemu się... Żyję, by walczyć i deptać kwiat kobiet i potworów. No to może teraz on się gdzieś tutaj pojawi. Chodź tu, dziadego. Ninja miałby z tego większy pożytek niż ja. Ej, no jest tutaj przecież ten... czopek. Ej, nie widzicie? Ninja miałby z tego większy pożytek niż ja. Kurde, ale nie widzisz, Szymek, ducha, który za tobą lata? A posłuchajcie, ja mam jakieś schizy. Przecież tu jest ten duch. Widzę go. W szybie. Szymek, czemu tego nie możesz zauważyć? To jest troszkę przerażające, że ja widzę ducha, a ty nie. Co ja wiedzę sobie jeszcze? Do małej robótki wystarczy. Ninja miałby z tego większy pożytek niż ja. No dobra, no to skoro ninja będzie miał z tego większy pożytek, to kurde, użyj tego. Ninja miałby z tego większy pożytek niż ja. Szymek, spójrz w to zasrane lustro, tak? Nie widzisz go? Kucki. Też go nie widzisz? To jest przykre, że tego nie widzisz. Hm, on tu był przecież przez chwilę. Okej. Uważaj, mam spać, nie wiem. Kurczę, nie ma żadnego pojęcia już teraz co mam zrobić. Nie ma tego ducha teraz. Ninja miałby z tego większy pożytek niż ja. Przepraszam, że musicie słyszeć tę kwestię cały czas, ale... Kurde, nie wiem co mam teraz zrobić. No i co my? A może mam połączyć... Nie wiem. To... A no! No, teraz! Chyba nic nie mam. No, jak to? Super. Genialnie. Po prostu musimy tutaj wrócić, tak? Poczekać, aż łaskawie duszek się znowu pojawi. Niestety. Miejmy nadzieję, że teraz to już się ziści, to za banku. Dzisiaj, słuchajcie, naprawdę gadam, że jest duch. Nie ma ducha. Znowu. Czemu w duchu? Speak to me. Proszę cię. Speak to me. No nie ma go, wiecie co? Chyba po prostu będę musiał wyjść. No, tutaj dosłownie. I wrócić za chwilę. Po prostu chyba raz na, że tak powiem, wejście do knajpy, on się, że tak powiem, wczytuje. To jest dla mnie trochę dziwne, bo jeżeli duch się pojawia, to duch starszy przez jakiś określony czas, nie? A nie jednorazówkową wersja demo z ograniczoną ilością tworzeń. Oj, to się oczy mi bolą. Niestety, starość, nie radość. Odbieram, słuchajcie, dowód niedługo, za 20 parę dni. Nic nie pobije mojego zdjęcia do dowodu. Gorszego już mieć naprawdę, słuchajcie, nie mogłem. Nie no, ale nic nie pobije mojego zdjęcia do legitymacji, na którym niektórzy mnie w ogóle nie poznają. Swoją drogą miałem tam krótsze włosy i tak dalej. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Długo prawdopodobnie pojawi się vlog. Ma ducha. Ponieważ odzyskałem baterię do aparatu. I być może coś pojawi się z gościem,
który już kiedyś był moim kamerzystą swoją drogą. Kurde, ja się naprawdę nie umiem dzisiaj wysłowić. Duch. Duch. Chyba nic nie mam. Polowanie kurwa na ducha, no. Ej, no błagam. Nie, co mam zasnąć, czy to? Nie, to jest absurd, no serio. Dobra, wiecie co? Idę spać. Może w nocy się pojawi właśnie. W sumie te duchy się w nocy pojawiają, więc... O wiele lepiej. I tu nie ma? Kurwa. Ja pierdzielę. No proszę cię, bądź tu, duszku. Zasnę jeszcze raz. Szymek po prostu. Pasek energii ci się naładował do pełna. Coś czuję. O wiele lepiej. Tą drogą tak wstałeś, nie umyłeś się. Ej, to jest na serio niefajne. Nie wiem, zejdę do tego barmana chyba. Przepraszam, że tak się kręcę. No ale sami mówiliście, że cień za bardzo to tam nie chcecie, więc... E, barman, czym mogę służyć? Nic mi nie przychodzi do głowy. Cześć. Do widzenia. Nie, no kurczę, myślałem, że on mi coś powie. Dla zabicia czasu. W ogóle w Gdańsku jest wystawa ciał spreparowanych, na którą strasznie mam ochotę pójść, a niestety nie mam okazji, bo jest za drogo. Przykro. No, poza tym nie za bardzo miałbym jak się zatrzymać tam. Więc też kolejny problem. No nie. Szymek, nie wiem, zwołaj jakąś Czemu właśnie wrucha nie może przyjść i wyczarować nam tutaj ducha, no? Co ja może po prostu wczytam grę, może jakiś błąd się wkradł, czy coś takiego, wiecie, jak to tam różnie bywa. Zresztą w tych starszych grach to tak jest niestety. Aj, słuchajcie, tak gorąco, 30 parę stopni, a jest wieczór. Jeszcze nic nie pobije w Toruniu, jak było 37 w cieniu, nie? W zeszłym tygodniu. W ogóle po prostu pobiło wszystko. Nie chcę takich temperatur, naprawdę. Ale to jest dobre, nie? Bo w zimę narzekamy, zimno, kurde, już niech przyjdzie lato. Przychodzi lato, za gorąco, niech już przyjdzie zima. Kurwa. No nie. Duszku, no. Chodź tu, proszę. O, jedna się ta kłódka odrwała. Nie no, wiecie co, ja naprawdę, no nie chcę tego przedłużać w nieskończoność. Nie wiem, no niczym innym aktualnie się zająć tutaj nie mogę, bo to jest jedyne zadanie, tak? Nie wiem, wiecie co, wyjdę, nie wiem, gdzieś się teleportuję, może po prostu do was wrócę za chwilkę, okej? To zaraz do was wracam.